Dzień dobry, nazywam się Jola Ambrożewicz i prowadzę bloga programkosztorysowy.pl. Znajdziecie mnie również na stronie mojego sklepu www.prokoszt.pl. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o wersjach dla nowych firm, jeśli chodzi o programy do kosztorysowania. Sama 7 lat temu zakładałam działalność i wiem, że jest przy tym trochę nerwów, trochę papierologii, jak to się mówi kolokwialnie, i załatwiania. Natomiast tutaj w tym temacie finansów jest o tyle ciekawe rozwiązanie, że rzeczywiście programy do kosztorysowania możecie kupić taniej. Praktycznie wszystkie programy, no nie wszystkie, większość posiada taką opcję jak wersja dla nowych firm. Wersja dla nowych firm zwykle oznacza, znaczy nowa firma oznacza jej działanie mniej niż 12 miesięcy. W przypadku normy ten okres jest zmniejszony do pół roku. Jeśli chodzi o kwestię zakupu takiego programu, tak jak już pewnie gdzieś sprawdzaliście, czytaliście, czy oglądaliście poprzednie filmy i to się przewinęło, dostajecie 100% program z licencją dożywotnią, jak zwykle, i mam nadzieję, że już tak zawsze będzie. Natomiast cena jest niższa. Różnica to jest właśnie różnica w cenie, zawartość programu, wszelkie funkcje są identyczne. Żeby natomiast skorzystać z tej niższej ceny, musicie po prostu przedstawić mi najlepiej numer NIP. Sprawdzam wtedy w CEIDG datę rozpoczęcia waszej działalności, załączam do tego zamówienia i wtedy mogę zaoferować wam niższą cenę. Na czym myślę, że wam zależy. Dlatego zapraszam, zachęcam. I niech biznes w naszym kraju się rozwija. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.